Witam wszystkich bardzo serdecznie. 500 plus i nie chodzi tu o prorodzinną politykę polskiego rządu, tylko o moje subskrypcje. W tym krótkim wideo chciałem Wam serdecznie podziękować za ogrom wsparcia i nadawania sensu temu, co robię. A muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Od kiedy zacząłem tego bloga, bardziej postrzegałem go, że będzie to jakaś droga przez mękę i że spotka mnie fala hejtu. Tymczasem spotkało mnie grono osób, które przeżyły coś podobnego, tudzież są w trakcie czegoś podobnego i co najważniejsze i co jest największą nagrodą dla mnie w tym wszystkim, to jest to, że otrzymuję wiadomości, że to, co robię, pomaga ludziom. Od czasu, kiedy zacząłem to robić, z dobroma parodziesięcioma osób skontaktowałem się bardziej osobiście. Poza tym dziękuję za wszelką aktywność w komentarzach, nawet tą, która jest przeciwko temu, co sam uważam. Myślę, że warto weryfikować swoje poglądy na każdym kroku i też, że tak powiem, mieć na uwadze wszelkie alternatywy. Ostatnimi dniami YouTube zmienił swoją politykę i osoby, które mogą czerpać zyski z reklam, muszą mieć minimum 1000 subskrypcji na swoim kanale. Szczerze, tą monetyzację, bo tak się nazywa ten proces pozyskiwania pieniędzy z reklam, włączyłem bardzo późno, bo dopiero w październiku i do tej pory mój kanał zarobił 11 dolarów, co nie jest jakąś wielką kwotą i teraz chcę powiedzieć, że nie mam zamiaru zatrzymywać tych pieniędzy, jeśli tak powiem, dla mojego prywatnego życia, ale chciałbym je reinwestować właśnie w tą działalność YouTube'ową. Pierwsza taka ważna rzecz to jest, chcę kupić mikrofon bardziej profesjonalny, którego koszt to jest około 50 euro. No jeśli tych dolarów mi tam wystarczająco dużo wskoczy, to wtedy właśnie zamówię sobie taki mikrofon. I drugą rzeczą, którą chciałbym sfinansować, jeśli oczywiście popularność mojego kanału na to pozwoli, to jest hosting bardziej zaawansowanego bloga, bo teraz robię go na tego pisanego, robię go na platformie Blogger. Tymczasem chciałbym przenieść go na bardziej zaawansowaną platformę, której hosting kosztuje 10 dolarów miesięcznie. No i właśnie z tego miejsca proszę Was o serdeczne wsparcie, o to, żebyście kliknęli tą subskrypcję, która pozwoli mi rozwijać ten kanał i mam nadzieję w dalszym ciągu pomagać zakłopotanym ludziom, którzy giną w chaosie różnych problemów psychicznych. Jeszcze chcę Wam przedstawić pomysł na mój kanał. Do tej pory wszystko, co robię, jest bardzo indywidualne i jeszcze 3 filmiki mam zamiar nagrać w tej formie mojej choroby psychicznej, a potem chciałbym zrobić coś szerokiego, bardziej multimedialnego, także myślę o wywiadach z psychiatrami, myślę też o zaprezentowaniu Wam w pewnym zakresie moich pasji, bo to nie jest tak, że żyję tylko tą moją chorobą psychiczną. Szczerze powiedziałbym, że jest nawet na odwrót. W zasadzie myślę o niej tylko wtedy, kiedy robię coś w ramach psychicznego pojednania. A tymczasem jestem kompletnie zdrowym i poprawnie funkcjonującym, stabilnym człowiekiem. Dzięki lekom nie muszę tego ukrywać. Ta dzisiejsza deklaracja jest na pewno formą takiej automotywacji. Mam nadzieję, że zamknę to w jakichś racjonalnych ramach czasowych, te moje przedsięwzięcia psychoblogowe. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszelkie wsparcie, za to, że nadajecie sens temu, co robię. I jeszcze raz, po raz ostatni, YouTube'owym stylem, proszę Was o subskrypcję, która pozwoli mi rozwijać ten kanał. Dziękuję.